Konferencja uzgodnieniowa, proszę Państwa, jak ograniczyć działalność dziennikarzy w Radiu FM. Głupi ludzie głupio gadają. No, trzeba trochę poważniej w radiu, ja wiem. Trzeba się powygłupiać. To znaczy spisu telefonu danych osobowych swoich informatorów i swoich kontaktów. Wstępnie była taka informacja, że powinniśmy to robić, że te dane osobowe i redakcji, i poszczególnych dziennikarzy powinny być zapisywane i podlegać takim samym obostrzeniom, jak wszystkie inne, ale stanęło chyba na tym, że nie. Stanęło na tym, że przepisy takie nie będą wprowadzone, ale wynika to nie ze złej woli Ministerstwa Cyfryzacji czy ktokolwiek innego, bo jeżeli byłaby potrzeba wprowadzenia rzeczywiście takiej regulacji, to pewnie byśmy proponowali jej wprowadzenie, tylko wynika z tego, że RODO, czyli to rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nowe, które wdrażamy w Ministerstwie Cyfryzacji, ono nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych dla celów domowych. Kamil spadł mi z serca, rozmawialiśmy z doktorem Maciejem Kaweckim, koordynatorem prac nad reformą ochrony danych osobowych Ministerstwa Cyfryzacji. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Zaczynamy nowy tydzień, pierwszy w tym tygodniu program Rządy Pieniądze. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam. Przed nami rozmowy o gospodarce, o finansach. O dziś w studiu Polskiego Radia 24 są dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Oraz Roman Przesnyski, Gerda Brokers. Dzień dobry. Kłaniam się. Panowie, chciałbym rozpocząć dzisiejszą audycję od spraw międzynarodowych. Troszkę się ich pojawi podczas dzisiejszego programu, a w ubiegłą, czyli wczoraj, niedzielę, zakończyły się wybory we Włoszech. I w wyborach we Włoszech górę wzięły głosy protestu i rozgoryczenia, które połączył eurosceptycyzm. Tak włoska prasa komentuje dobry wynik Ligi Północnej ze zwycięskiego bloku centroprawicy i pierwsze miejsce radykalnego ruchu Pięciu Gwiazd wśród ugrupowań. Największe gazety podkreślają, że Włochy po niedzielnych wyborach parlamentarnych stają w obliczu ryzyka niestabilności i niemożności powołania rządu oraz utraty swego znaczenia w Unii Europejskiej. Ja o tym wszystkim mówię w kontekście spraw gospodarczych. Czy to będzie miało jakieś przełożenie na gospodarkę Unii Europejskiej, no i w konsekwencji również naszą? Pan dr Cezary Mech. No, wydaje się, że oczywiście będzie miało przełożenie. Sytuacja, w której jednak ta partia, jako partia, a nie ugrupowanie, które po prostu zdobyło 1/3 głosów, jednak kwestionuje sensowność bycia w euro, jak i też zresztą bycia nawet w NATO, to jest oczywiście duże wyzwanie, z którym się należy zmierzyć, biorąc pod uwagę, że jak patrzyłem na sytuację dotyczącą rentowności monetarną Włoch, to jednak tutaj zarówno, że Niemcy jednak poprzez swoją politykę bardzo starały się jednak zmniejszyć te napięcia we Włoszech, ponieważ no, skupowanie obligacji włoskich jest na olbrzymią skalę. Już teraz jest tam 1/4 PKB w ogóle Włoch. Europejski Bank Centralny skupił obligacji na kwotę 430 miliardów euro i to w praktyce też oznacza, że bardzo wspierał. Więc dlatego też nie do końca jestem pewny tej konkluzji, że mówiącej o tym, że oni stracą na znaczeniu politycznym. Raczej będzie kwestia no, dążenia do jakiegoś modus vivendi z Włochami, ponieważ no, oni jednak być w Unii Europejskiej, no to w euro stracili najwięcej, ponieważ jako jedyny kraj, ten główny kraj, nie mają w ogóle przyrostu PKB w ogóle w całym tym okresie ostatnich kilkunastu lat. A mówimy o trzeciej gospodarce w Unii Europejskiej. Tak. Płacą ze względu na ten brak pewności co do ich waluty, czy w końcu w związku z tym, że euro nie jest dopasowane do Włoch. Dla Włochów jednak euro powinno mieć niższe stopy procentowe w porównaniu z Niemcami, jak i też być słabsze, ale
też to jest, a propos tego, co mówimy o w Polsce, mówimy o wejściu do strefy euro, no to jest olbrzymia przestroga. Pamiętajmy, no, dochody Europejskiego Banku Centralnego, no to są około 1 miliarda euro rocznie. A jeśli Włosi zdecydują się wyjść ze strefy euro, to jest dziura 430 miliardów, no dochodząca do 430. Zdaje się, że ten pomysł referendum dotyczącym wyjścia ze strefy euro troszeczkę już przybladł, także... Tak, ale ja mówię o ostrzeżeniach dla Polski. W Polsce się są głosy, żebyśmy weszli do strefy euro. To znaczy, że oni wyjdą, oni zbankrutują, a my 5-10, bo to tak takie są szacunki, 5-10% naszego PKB, a więc do 200 miliardów my dokapitalizujemy Europejski Bank Centralny. No, i właśnie Niemcy są w takim dużym rozkroku, ponieważ muszą uwzględniać te jednak, pozycja polityczna Włoch na pewno wzrośnie, muszą uwzględniać te wyzwania stojące przed Włochami, coś muszą zrobić, a więc coś w jakiś sposób im osłodzić, ponieważ oni, Niemcy, też są głównym beneficjentem tego, że Włochy, jako ten olbrzymi kraj, są w tej strukturze europejskiej na wspólnym rynku, ponieważ to daje olbrzymie możliwości dla przemysłu niemieckiego, który jest w okresie niesamowitego boomu, jakiego żadne państwo na świecie nie miało dotychczas. Więc moim zdaniem no to jest nadal będzie dążenie, tak jak poprzednio było danie jednak kontroli nad Europejskim Bankiem Centralnym Włochowi, tak teraz będzie jednak dążenie do jednak jakiegoś jakiegoś jednak spełnienia jakichś interesów włoskich po to, żeby oni jednak nadal w tej Europie pozostali. W takiej Europie trochę niemieckiej. Pan Roman Przasnyski, jak pan patrzy na... Ja myślę, że tutaj kwestia wyjścia Włoch ze strefy euro to jednak nie jest jakaś perspektywa realna i konkretna, mimo tego tej przewagi jakby polityków czy partii politycznych eurosceptycznych, nazwijmy to tak, to jednak chyba na wyjście ze strefy euro się Włosi nie zdecydują. Natomiast no, rzeczywiście jest to pewien kłopot, ale też myślę, że ten konsensus, o którym pan minister mówił, no to też będzie trudny do jakby osiągnięcia, ponieważ tutaj widać wyraźnie jakby do tej pory przynajmniej sprzeczne zupełnie dążenia takiej mini koalicji, czyli Francji i Niemiec, które by chciały ściślej, ostrzej i tak dalej, bardziej racjonalnie. Natomiast no, rzeczywiście to włoskie wybory mogą tutaj troszkę dyskusję pokrzyżować i te reformy dotyczące całej strefy euro spowolnić i skomplikować. Natomiast jeżeli chodzi o same Włochy, wydaje mi się, że tak, no trzeba po pierwsze powiedzieć, że chaos polityczny we Włoszech nie jest niczym nowym. Tak. I tutaj no, też można trochę powiedzieć, że gospodarka mimo tego jakoś tam sobie radzi, słabo sobie radzi, tak jak tutaj pan wspomniał. I rzeczywiście dynamika włoskiej gospodarki jest bardzo mizerna od wielu lat, ale no, na szczęście te polityczne zawirowania, częste zmiany i różne wolty jakoś tej gospodarki przynajmniej bardziej nie załamują, także że tutaj jakiegoś specjalnego trzęsienia ziemi by się chyba nie należało spodziewać. No, na razie rynki, co ciekawe, bo rynki finansowe do tej pory właściwie ignorowały te zagrożenia i właściwie na giełdach nie było widać, przynajmniej nie można było przyporządkować, bo na giełdach jakby wiele wydarzeń ostatnio czy wiele czynników psuje nastroje, więc trudno tutaj wydzielić, które z tych wydarzeń bardziej, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Włochy, to patrząc na rentowność obligacji włoskich na przykład, czy na giełdę w Mediolanie, no to tutaj nie było widać niepokoju. No dzisiaj też jakoś specjalnie dramatu nie ma. Może bardziej w Niemczech giełdy spadają, giełda spada niż w Mediolanie. Ale być może rzeczywiście tutaj to też się przyczyni do tego, że te nastroje będą słabsze również na rynku, na rynkach finansowych Europy. Panowie, to w tej pierwszej części naszego programu pozostańmy jeszcze przy sprawach międzynarodowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada cła na importowaną stal, również aluminium. Komisja Europejska grozi działaniami odwetowymi i również podniesieniem taryf. W tym tygodniu Waszyngton ma zrealizować zapowiedzi, co będzie jednym z głównych tematów środowej Narady Unijnych Komisarzy. Eksperci mówią o zbliżającej się wojnie handlowej.
No tak, można powiedzieć, że ta wojna tutaj wisi w powietrzu. Na razie w takiej retoryce. Co ciekawe, w czasie tego weekendu, czyli od momentu właściwie krótkiego czasu, kiedy Donald Trump ogłosił zamiar wprowadzenia ceł, to już się stało kilka tych medialnych takich rzeczy. Na razie w fazie medialnej ta wojna jest, czyli zapowiedzi mniej czy bardziej groźne różnych państw dotyczących działań odwetowych, ale też, czyli między innymi Unii Europejskiej, czy Chin, chociaż trochę może bardziej stonowane, czy też Japonii, która na razie wyraża jakby swój zawód, że jak to tutaj jesteśmy sojusznikami, a nas tutaj Stany Zjednoczone chcą uderzyć, ale też trzeba powiedzieć, że w międzyczasie tak zwanym Donald Trump już się odgraża na te ewentualne retorsje europejskie, że doda do tego, do stali aluminium jeszcze dodatkowo na samochody europejskie, więc w tej fazie medialnej to ta wojna na razie się toczy dość szybko i mocno. Natomiast co z tego rzeczywiście wyniknie, to naprawdę trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że generalnie jakby ta tendencja, jeżeli ona będzie kontynuowana, no, a najprawdopodobniej Donald Trump nie wycofa się przynajmniej z tej części stalowo-aluminiowej, tylko będzie to jednak raczej należy przyjąć, że będzie wprowadzone, no to jednak będzie to jakaś może na razie nie wojna, ale przepychanka handlowa się zacznie. I tego należy się chyba obawiać w skali takiej globalnej gospodarki, no bo globalna gospodarka ma się świetnie, jak mówi większość ekonomistów i większość na razie wskaźników na to pokazuje, to jednak ta dobra koniunktura jest taka dość chwiejna raczej i trudno przypuszczać, że ona będzie trwała jeszcze w przyszłym roku czy w następnym roku, bo jednak prognozy większości tych międzynarodowych ośrodków analitycznych mówią, że tempo wzrostu będzie jednak słabo w kolejnych latach i teraz gdyby doszło do tego zatarcia w handlu, globalnym handlu międzynarodowym, no to nie będzie to czynnik na pewno sprzyjający utrzymaniu tej koniunktury czy podtrzymaniu dobrej koniunktury. Doktor Cezary Mech. Należy pamiętać o tym, dlaczego jest w ogóle teraz taka superkoniunktura i dlaczego w zeszłym roku była superkoniunktura. W światowej gospodarce? Tak, w światowej gospodarce, no bo wiązała się właśnie z tym, że te zapowiedzi administracji amerykańskiej, one zostały stonowane i tak naprawdę jakby wszyscy zapomnieli. Może poza Chińczykami, no ponieważ no nagle przecież przywódca Chin dostał ultimatum studniowy, że jednak musi nastąpić jakieś zrównoważenie tych relacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To było w połowie zeszłego roku. Od tych 100 dni minęły. Chińczycy pamiętają, ponad chcą wiceprezydenta, który takiego ustanowić, takiego, który jest bardzo, ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, cały czas zabiegają. Ale zauważmy, że te przyczyny tej nierównowagi, one nadal występują. To jest deficyt handlowy w wysokości pół biliona dolarów i dwaj główni beneficjenci, Chiny i Niemcy. My mówiliśmy o wojnie na cła. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada cła na importowaną stal, na importowane aluminium. No i Europa się odezwała i powiedziała, że będą działania odwetowe, też będą cła między innymi na motocykle Harley Davidson. Nie mam takich danych, nie wiem ile się tych motocykli w Europie sprzedaje, ale w porównaniu ze stalą to chyba troszkę mniej. No chyba nie za wiele rzeczywiście. Bo tutaj właśnie mówiliśmy, akurat Unia Europejska może nie jest takim najbardziej tutaj obszarem na celowniku. A kto jest na celowniku? Chiny? Znaczy, to też właśnie też niekoniecznie Chiny. Oczywiście Chiny też są jednym z bardzo istotnych eksporterów do Stanów Zjednoczonych i również. Ale generalnie wymienia się lista takich pięciu państw, czyli to jest Meksyk, Kanada, Japonia, Brazylia, również kraje, czyli kraje surowcowe. Poza tym no, oczywiście też i Chiny, i Unia Europejska. Korea Południowa. I Korea też, tak, częściowo. Więc, ale to też jest ciekawe, że te grupy, te państwa, które wymieniłem, stoją po dwóch stronach, czyli są i głównymi importerami ze Stanów Zjednoczonych i głównymi eksporterami za wyjątkiem może Chin, bo tutaj dysproporcja jest większa, jeżeli chodzi o eksport do Stanów Zjednoczonych, więc wojna jakby między różnymi partnerami, tak, i każdy ma czym tutaj straszyć, więc to też. Natomiast ja bym też chciał jeszcze podkreślić to, że jakby tutaj sposób myślenia Donalda Trumpa wydaje mi się taki dość, no, może intuicyjnie
słuszny, ale generalnie no to tak trochę przypomina te pomysły nikodemadyzmy naszego, który no, w podobny sposób myślenia, czyli jeżeli mamy duży deficyt, no to trzeba jakby no, postawić tamę importowi, tak? Albo postawić ceł. No bo ja bym poradził, po co ta ceła? Amerykanie, no. nie kupujcie tych towarów, które tak intensywnie kupujecie. To jest najprostsza metoda, prawda? Czyli tutaj, ale mówiąc poważnie, jakby problem jest głębszy. Stany Zjednoczone są jakby potężnym konsumentem i konsumentem jakby na kredyt, prawda? I jeżeli chodzi o społeczeństwo i o państwo, potężne zadłużenie, potężny deficyt budżetowy, czyli jest jakby pochodną tego ssania konsumpcyjnego na towary, surowce i tak dalej ze świata, także że tutaj jakby szukanie winnego po tamtej stronie no, nie jest do końca takim racjonalnym działaniem. Wydaje mi się, że jakby gdyby rzeczywiście szukać rozwiązań, to trzeba zastanowić się nad przyczynami tej nierównowagi, która zresztą dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych. Tutaj już była wcześniej mowa, że jakby globalnie gospodarka światowa jest niezrównoważona poprzez właśnie tego typu nierówności, czyli potężne oszczędności w Chinach i potężna konsumpcja w Stanach Zjednoczonych na kredyt, więc jakby tutaj różne siły działają takie troszkę bardziej złożone niż tylko postawić szlaban na granicy, czy w postaci ceł, czy w postaci zakazów jakichś limitów. Panie ministrze? Znaczy, należy zauważyć, że ta nierównowaga istnieje, ona olbrzymia, to jest 500 000 000. Tak jak powiedziałem jeszcze przed przerwą, to główni dwaj beneficjenty to są Chiny, to mają olbrzymią nadwyżkę, no i Niemcy, ponieważ są tym krajem, który tak naprawdę jest głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych, ponieważ konkurują na 10 głównych tych grup przemysłowych, to 9 konkurują. Mają jedną przewagę, która się nie zwraca uwagi, ponieważ na chwilę, powiedzmy, ze względów tam koniunkturalnych i politycznych ona została wyciszona. Kraje europejskie i Niemcy, po pierwsze, nie podlegają w ogóle... Jednak starają się prowadzić tą niezależną politykę, jak w razie czego to Niemcy się chowają za Unię Europejską i w ogóle nie chcą słuchać to, co Stany Zjednoczone mówią a propos tej równowagi, no, że mając taką strukturę, jaką mają obecnie, no, tam 7,8% PKB nadwyżka bilansu płatniczego, tam w ciągu 11 miesięcy zeszłego roku nadwyżka bilansu handlowego 300 miliardów dolarów. To jest po prostu, to jest olbrzymia. Oni nie chcą zwiększyć wydatków, zwiększyć konsumpcji, tylko nadal wykorzystują ten efekt skali. A jest jeden czynnik taki, który posiadają, to jest VAT. Po chwili, kiedy oni, Niemcy eksportują do Stanów Zjednoczonych, to VAT jest im zwracany. W Stanach Zjednoczonych nie ma VAT-u. Nie ma VAT-u właśnie. Nie ma VAT-u. I dlatego jest cały czas ta dyskusja była poprzednio i ona groziła wojną handlową. Mówiono o tak zwanym border tax, a więc czymś zamiennym, że import nie jest tą częścią, która jest odejmowana w postaci kosztów, a więc jest tak naprawdę opodatkowany. Proszę zobaczyć, bardzo płynnie przeszliśmy teraz do tego podatku w Stanach Zjednoczonych, przedsiębiorstw 21% i wydawałoby się, że takim naturalnym, tylko że wtedy to rzeczywiście rozpoczęłaby się wojna handlowa, więc to jest tak na razie takie coś zamiennego. Jeśli chodzi o skalę, to przecież ona jest nieznacząca, ponieważ to nawet co Unia Europejska straszy Stany Zjednoczone tymi sankcjami. Proszę zobaczyć, są takie bardzo wybiórcze. Wielkość całościowa tego importu to jest 3 miliardy euro. To jest nic. Biorąc pod uwagę... Tak, mówimy w ogóle o wielkości, nie mówimy o tym, podczas gdy Stany Zjednoczone chcą zaoszczędzić 8-9 miliardów dolarów i mają ograniczyć, spowodować ograniczenie w tym imporcie na tam wielkość 13 milionów ton. Przy czym zauważmy, że naprawdę ta nierównowaga w stali, ona naprawdę urosła olbrzymia. Ilość mocy jest po prostu 20% nadwyżki. Przy czym zauważmy, co się stało w ciągu ostatnich 10 lat. Chiny zwiększyły swoją produkcję z 400 milionów ton do 800.
konsumpcję? Ba, konsumpcję jest ciekawe, że oni teraz poprzez tą restrukturyzację, którą obecnie mają, oni jeszcze tą konsumpcję zmniejszają, więc mają tą nadwyżkę około 100 milionów ton. Mówię nie tą dotyczącą mocy, tylko realnych. A jakie są stany Europa? 180 milionów w sumie. Jakie są Stany Zjednoczone? 100 milionów tylko. To jest ta olbrzymia różnica. I teraz wytłumaczmy może, dlaczego Europa podchodzi bardzo alergicznie do i mówi, że obłoży cłami importerów. Tu nie chodzi o kwestie dotyczące obłożenia cłami Stanów Zjednoczonych, mimo że tak pozornie wygląda, tylko chodzi o to, że Europa jednak importuje 32 miliony ton stali, ale grozi jej, że te 13 milionów, które po prostu nie wylądują w Stanach Zjednoczonych, wylądują w Europie. I dlatego jest to mówienie o obłożeniu. Przy czym daje się sygnał, że to niby dotyczy Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, ale zauważmy, że ta przyczyna, ta nierównowaga rzeczywiście istnieje. Ona w jakiś sposób powinna być zbilansowana. I więc jesteśmy cały czas tak naprawdę w przededniu jakichś olbrzymich zmian. Przy czym oczywiście jest kwestia taka kluczowa, jak my powinniśmy się zachowywać, bo to, że Europa teraz obłoży cłami innych, ale beneficjentem będzie Tysen, no to też nie jestem przekonany, czy to jest na pewno polski interes. Akcje Tysena w piątek traciły o 4%, najmocniej na giełdzie, ale to są pierwsze takie oczywiście wiadomo, i ponad 11 milionów ton produkcji, ale też jest charakterystycznie, bo mówimy o producentach europejskich, no europejskich jest Mittal, tak? Po połączeniu z Francuzami. Ale też zauważmy, jak bardzo ciekawie jest, ponieważ Mittal tak naprawdę, a więc ten koncent europejski jest dotknięty tym, że cła zostaną dotknięte w Kanadzie i w Meksyku, no bo oni w Kanadzie produkują tam, no nie wiem, około 6 milionów ton, a w Meksyku około 4 milionów. Ale będą beneficjentami produkcji w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkują kilkanaście milionów ton. Więc to jest taka mozaika. Panowie, nie chciałbym, żeby dzisiejszy program był zdominowany problematyką, owszem, gospodarczą, ale międzynarodową. Więc proponuję, żebyśmy diametralnie zmienili temat i przenieśli się na nasze podwórko, bo dziś biorę do ręki Rzeczpospolitą i co czytam? Kilkaset tysięcy Polaków może z dnia na dzień przejść na etat, jeśli projekt nowego kodeksu pracy wejdzie w życie w proponowanej formie. Już 14 marca komisja kodyfikacyjna zakończy pracę nad projektem kodeksu. O jego dalszych losach zdecyduje rząd. No a jak pisze Rzeczpospolita, najważniejsze zmiany w nowym kodeksie to ograniczenie kontraktów cywilnoprawnych i samozatrudnienia, obowiązek wysłuchania pracownika przed zwolnieniem oraz możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawcę. No, mówiąc szczerze, rzeczywiście wygląda to na rewolucję, ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak z dnia na dzień w dużym przedsiębiorstwie wszyscy współpracownicy przeszliby automatycznie na etat. Znaczy ja myślę tak, że rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o te stosunki na rynku pracy panujące, trzeba by było jakichś zmian wprowadzić, bo tak mimochodem jakby z kraju bardzo uzwiązkowionego kiedyś, przynajmniej formalnie, staliśmy się krajem o najmniejszej ochronie pracowniczej, jeżeli chodzi o działalność związków zawodowych, zrzeszeń różnego rodzaju pracowniczych i innych. I tutaj rzeczywiście... Ale mam wrażenie, że tych związków zawodowych wciąż jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, ale ich siła jest, bym powiedział, no i organizacja, i siła z tego wynikająca jest minimalna. No jednak, jeżeli mówimy o uzwiązkowieniu w Niemczech na przykład, no to tam rola związków zawodowych w poszczególnych branżach jest bardzo duża, no i troszeczkę ta wielka rola tych związków troszeczkę też inaczej jest wypełniana, inaczej wygląda niż w przypadku naszych, bo rzeczywiście można mówić, tak i tak się potocznie mówi, tak, i to się odczuwa na przykład w energetyce, bardzo silne lobby związkowe, czy w górnictwie, w rolnictwie może już trochę mniej, ale tak naprawdę poza tymi wielkimi dwoma, trzema branżami nie ma tych związków zawodowych. Nie ma sił, nie ma porozumień dotyczących warunków pracy. No są takie właściwie, ograniczają się one w energetyce i w górnictwie do żądań wyłącznie płacowych, więc jakby tutaj też tak nie do końca z tym uzwiązkowieniem tak jest. Natomiast badania takie statystyczne mówią, że to uzwiązkowienie generalnie w skali jakby gospodarki jest niewielkie. Więc wydaje mi się, że
Jest potrzeba jakiejś tutaj wzmocnienia jakby ochrony czy tych praw pracowniczych, natomiast nie kosztem elastyczności rynku pracy, nie kosztem ograniczania swobody zawierania umów, prawda? Czyli tutaj rzeczywiście sobie nie bardzo wyobrażam, jak można byłoby zmusić teraz kogoś, kto pracuje w jakiejś tam formie umowy cywilnoprawnej czy samozatrudnienia. Nie chce być na etacie. No i jak to teraz w sposób administracyjny zrobić, to tego też nie wiem. Natomiast tak jak mówię, wszelkiego rodzaju próby zamrażania jakby stosunków relacji między pracownikiem a pracodawcą generalnie są w dłuższym okresie niezbyt korzystne dla gospodarki, dla rynku pracy, dla gospodarki również. No weźmy przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie jednak ta możliwość zatrudnienia, zwalniania jest bardzo duża. Powoduje to, że jeżeli następuje kryzys na przykład, który się zdarza często, to Stany Zjednoczone, gospodarka amerykańska po tym kryzysie jest w stanie bardzo szybko jakby się dostosować i powrócić do szybkiego tempa wzrostu. Natomiast takie gospodarki, gdzie te stosunki pracy są bardzo usztywne, jak Francja właśnie, czy Włochy, czy inne kraje, głównie europejskie, ale Francja w szczególności też, no mają duże trudności, duże kłopoty, także no, trzeba tutaj działać ostrożnie, bym powiedział. Co na ten temat sądzi były wiceminister finansów? Doktor Sarzewy? Znaczy, ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch w dobrym kierunku. No. A to nie jest przypadkiem takie wylewanie dziecka z kąpielą? Nie, bo jeśli chodzi o kwestie dotyczące tych umów śmieciowych, szeroko rozumianych. Ale mam wrażenie, że już się ograniczyło to. No i bardzo dobrze. I tak jak my żeśmy wspominali dzisiaj, powiedzmy tutaj kwestie Włoch, Niemiec, no to co najbardziej jedną takim czynników, który irytujący, poza migracją, a więc tą imigracją do Włoch, no to jest jednak też te kwestie pracownicze. Po co charakterystyczne? Przez ostatnie 10 lat, to jeśli chodzi, były takie dwie kluczowe tendencje w Unii Europejskiej. Jedna to było spadek tych umów śmieciowych w Niemczech, a z drugiej strony wzrost i zresztą przekroczenie tego poziomu niemieckiego we Włoszech. No więc lepiej by było, gdyby to były jednak te rozwiązania oparte o umowy o pracę. Zresztą, żeby była jasność, przecież w projekcie jest o tym, żeby była duża elastyczność. Ale też niedobrze by było, gdyby te umowy śmieciowe były związane z jakimś arbitrażem ZUS-owskim. No. A więc takim, że wszyscy ci, którzy są na normalnych umowach, no to płacą składki, zaś beneficjentami są ci, kto się w jakiś sposób się dzielą. Ale później okazuje się, że mamy 30-40-latków, którzy w ogóle nie mają ani grosza uzbieranego na swoim koncie emerytalnym. No i pytanie, co dalej? No więc dlatego też uważam, że to jest krok w dobrym kierunku i taki, który jednak powinien uniemożliwić funkcjonowanie arbitrażu w tej części. Z tego co wiem, to organizacje pracodawców by się tutaj z panem nie zgodziły co do tego pomysłu. Ale... Nie, no ja myślę, że rzeczywiście tutaj ten okres, w którym rzeczywiście te umowy śmieciowe tak zwane u nas się bardzo rozprzestrzeniły, to główną przyczyną tego nie były żadne regulacje prawne, tylko to, o czym pan doktor mówi, tylko właśnie ten arbitraż, czyli preferencje kosztowe, mówiąc, czyli polegające na tym, że się nie płaci składek ZUS i innych obciążeń pracy. I to, jeżeli to źródło jak zostanie zlikwidowane, to myślę, że zniknie też i jakaś nadmierna chęć pracodawców do tego, żeby te śmieciowe umowy stosować, tak, że to samo się troszeczkę wyreguluje i już się reguluje, bo już to widać, prawda, od momentu, kiedy te preferencje ZUS-owskie zostały zlikwidowane czy zmniejszone, to liczba tych umów zleceń czy innego rodzaju spadła na rzecz właśnie zwiększenia etatów i także i sama sytuacja na rynku pracy, czyli sam rynek też będzie te kwestie regulował, co też widać, jeżeli pracodawcom zacznie zależeć na tym, żeby pracownika pozyskać i utrzymać. No już zależy. No zależy i będzie zależało najprawdopodobniej jeszcze przez parę lat, no to jakby problem troszeczkę zaniknie sam, także ja bym tutaj tylko potwierdził, tak podtrzymał to, co powiedziałem, że jakby jednak to nadmierne usztywnianie różnych regulacji takich, które niekoniecznie
które mogłyby się regulować troszkę na zasadzie takiej rynkowej, to też chyba nie jest najszczęśliwsze, ale pewne, tak jak powiedziałem, też pewne tutaj zmiany są potrzebne po to, żeby tych pracowników troszkę bardziej chronić w wielu przypadkach, bo rzeczywiście tego brakuje jednak. Dobrze, panowie, to już na sam koniec podywagujmy troszeczkę, od czasu do czasu wracamy z tym pomysłem. Chodzi o stawkę VAT-u. Otóż pamiętamy doskonale, że niegdyś ona była na poziomie 22%, teraz jest na poziomie 23%. No i w sytuacji, jaką mamy, czyli dość skuteczne uszczelnienie ściągalności tego podatku, nadwyżka w budżecie po miesiącu styczniu, sytuacja gospodarcza bardzo dobra, wzrost PKB na przyzwoitym poziomie. Czy tak nieśmiało nie można byłoby powoli myśleć o tym, żeby przywrócić tą stawkę VAT-owską z powrotem do 22, już nie mówię niżej, procent? Panie ministrze. Znaczy, ja powiem w ten sposób. No, oczywiście mamy tą nadwyżkę wielokrotnie na temat tego tam 8-miliardową w styczniu, tę rekordową. Tak. No. Mimo tego, że VAT, jeśli chodzi o ściągalność VAT-u, no to 3,5 miliarda jest mniejsza w styczniu tego roku. Zresztą spowodowana tym samym powodem, dla którego jest i nadwyżka. Mamy bardzo dobrą koniunkturę, więc minister finansów sobie przerzuca po prostu z jednego roku na drugi. Z jednej strony to przerzuca dochody, a z drugiej strony wrzuca koszty. No i mamy tą sytuację, którą pan opisał, przy czym zauważmy, nadal mamy w budżecie zapisane 40 miliardów, a więc nie jesteśmy w takiej sytuacji, w której byśmy mogli powiedzieć, że no teraz mamy nadwyżkę budżetową i należy zmniejszyć obciążenia. I wtedy powinniśmy się zastanowić, jakie. Ja powiem tak, ja nic nie mam przeciwko. Ja właściwie bym apelował do tego, żeby Ministerstwo Finansów w końcu, po rozpoczęciu debaty już ponad 10 lat temu, w końcu wprowadziło budżet zadań, ale taki z modułem ukazującym, na ile wydatki budżetowe wpływają na powiększenie przyszłej bazy podatkowej. Bo wtedy byśmy wiedzieli, jak optymalizować. A z drugiej strony też byśmy widzieli, że tą paletę tych ewentualnych wydatków polegających na tym, żeby może należałoby zwiększyć opodatkowanie, ponieważ możliwe, że my mamy olbrzymie potrzeby dotyczące dokonania inwestycji. Mamy deficyt, jeśli chodzi o inwestycje, około 5 bilionów złotych, bo chcemy przyspieszyć procesy konwergencji. Czyli dlatego też dobrze by było wiedzieć, dlaczego i gdzie należy dokonywać pewnych zmian. Czyli... Ale teraz to nie bardzo tak na ślepo widzę. No właśnie, to dobrze pana zrozumiałem. Czyli jednak może nie ten czas jeszcze na obniżkę tej stawki, panie Romanie? No myślę, że rzeczywiście czas w tym sensie nie jest czas na podejmowanie decyzji, ponieważ do tego, co tutaj do tych argumentów, które już słyszeliśmy, trzeba by dodać tak, że jednak mamy dość spore uszczelnienie wydatków budżetowych w związku z tym i niepewną koniunkturę gospodarczą. Tutaj są dwa czynniki oprócz uszczelnienia. Jeżeli koniunktura gospodarcza, czyli tempo wzrostu gospodarczego się obniży, no to też i obniżyli się przychody z VAT, prawda? Więc kiedyś się obniży i przy jednoczesnym jakby zwiększeniu tych sztywnych wydatków, które trzeba koniecznie ponosić, no to jest duże ryzyko, że obniżka VAT mogłaby pędzić nas w przyszłości w kłopoty. Jeżeli teraz do tego dodamy tę niepewność czy niejasności w tej kwestii, o której pan doktor mówi, no to wątpię, żeby ktokolwiek się zdecydował o obniżenie stawki VAT w tej chwili. No i myślałem, że pocieszymy się na koniec programu, że stwierdzimy autorytatywnie, że jest czas na obniżkę. Okazuje się, że fachowcy, specjaliści pod postacią byłego wiceministra finansów, doktora Cezarego Mecha i Romana Przosnyskiego twierdzą, że nie czas na obniżkę. No dobrze, skoro tak, to czas kończyć nasz program. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Dziękuję za komentarze. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Jakim Prawem zajmiemy się problemem nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, no albo też jego obniżeniem. Można by pomyśleć, że w sytuacji niskiego bezrobocia, gdy mamy tak zwany rynek pracownika, nic takiego nie ma prawa się wydarzyć, ale w praktyce bywa różnie, a pracownicy wówczas czują się po prostu pokrzywdzeni. Niestety bywa i tak, że sami nie zadbali o swoje prawa i tym bardziej jest to wówczas dla nich przykre.
przykre. I taka właśnie sytuacja zdarzyła się pani, która pracuje w niewielkim sklepie. Pracodawca nie płacił jej pensji na czas przez ileś tam miesięcy, to się po prostu zdarzało, raz było lepiej, raz gorzej, ale za ostatni miesiąc już nie zapłacił jej w ogóle ani grosza. Usprawiedliwiał się podwyżką czynszu, wyższymi kosztami ochrony, wyższymi kosztami dostawców, no i że są to w ogóle chwilowe problemy finansowe firmy. Pracownica chce jednak odzyskać pieniądze, także te sprzed miesięcy, no ale jednocześnie nie chce, przynajmniej na początku, stawiać sprawy na ostrzu noża. No po prostu boi się utraty zatrudnienia. I co powinna w tej sytuacji zrobić? Oto pytam już mojego gościa, Izabelę Zawadzką z Kancelarii Prawnej Wojewódzka i Wspólnicy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No to zgodnie z przepisami płatność wynagrodzenia następuje z dołu, tak? Niezwłocznie po ustaleniu jego płatnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, no ale jednak nie zawsze. Tak zdarza się, że pracodawca chce umówić się na przykład na płatność na koniec kolejnego miesiąca, bo mówi, że tak otrzymuje na przykład płatności za faktury. No i faktycznie, no faktury opłaca się do następnego dnia, do 25 dnia następnego miesiąca, który następuje potem, którego te faktury dotyczą, wykonano sprzedaż czy usługę. No i czy można się w ogóle tak umówić, gdy wchodzi w grę umowa o pracę, no i co ta pracodawca, pracownica nasza nieszczęsna powinna może zrobić, tak? Kodeks pracy jest w tym zakresie bezwzględny do pracodawcy. Maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia to jest 10 dzień następnego miesiąca, ani dnia dłużej nie można zwlekać. Faktury nie grają roli. Faktury nie grają roli, jest to ryzyko pracodawcy. Tak. On ma profesjonalisty prowadzącego działalność gospodarczą. On ma obowiązek bezwzględny podstawowy wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, za każdy miesiąc pracy. Oczywiście pracownicy czasami umawiają się na, idąc na rękę albo bojąc się utraty pracy, umawiają się na takie odraczanie terminu płatności. Czasami nawet trwa to kilka miesięcy. No niemniej jednak jest to rażące naruszenie przepisów i w przypadku takim pracownik ma roszczenie o wypłatę odsetek. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, jak najmniej inwazyjnie upomnieć się o swoje należności. No mamy dwie drogi, tak? Sąd pracy, ale sąd pracy to już jest taka najbardziej ostateczność, bo wtedy już jest jawny spór z pracodawcą i możemy się liczyć z tym, że wcześniej czy później pracodawca będzie się nas pozbyć. Najmniej inwazyjnym to jest po prostu skarga do inspekcji. Do Państwowej Inspekcji Pracy. To nie musi być przecież skarga podpisana z imienia i nazwiska, w takim sensie, że przychodzi inspektor pracy, nie mówi pracodawcy, przyszedłem tutaj na skargę, ze skargi konkretnego pracownika. Jednego pracownika w małym sklepie. No jest to jeden pracownik, no niemniej jednak można uniknąć takiego bezpośredniego, takiej bezpośredniej konfrontacji i tutaj jest bardzo ważna rzecz, że szybkość. Sąd to jest kilka, czasami kilkanaście miesięcy. Inspektor pracy przychodzi i stwierdza, brak wypłaty wynagrodzenia zasadniczego to jest bezwzględne naruszenie przepisów, wydaje nakaz zapłaty, który jest natychmiast wymagalny. Natychmiast wymagalny, czyli pracodawca ma bezwzględny obowiązek. Też bez względu na to, czy on się będzie od tego nakazu odwoływał, czy nie, ma bezwzględny obowiązek tu i teraz wypłacić pracownikowi zaległe wynagrodzenie. Ale to tutaj powiedzmy jeszcze może coś pracownikom. Czy w momencie takiej informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, ja nie chcę tego nazwać inaczej, powiedzmy, że jest to informacja, czy można zagwarantować sobie, że inspekcja nie powie, kto taką informację przekazał. Inspektor nie powinien przekazywać takich informacji. Nawet nie trzeba sobie tego gwarantować. Często jest tak, że inspektor przychodzi pod pozorem na przykład kontrolowania zupełnie innego obszaru, a przy okazji mówi, to poproszę jeszcze kilka umów o pracę i przy okazji wskazuje, o którego pracownika chodzi. Natomiast inspektorzy no, nigdy nie zdradzają źródła informacji. Ale to jest sytuacja dosyć oczywista, wydawałoby się, kiedy mówimy o umowach o pracę. Ale no, rynek jest, jaki jest. Są też umowy zlecenia, jest też samozatrudnienie. I czy w przypadku tych umów też jest możliwa taka sytuacja? No, z Państwową Inspekcją Pracy będziemy mieć już tu pewien problem, ale jak wtedy żądać tego zwrotu? Tutaj no niestety mamy stosunek cywilnoprawny i mamy po prostu sąd. Jeżeli druga strona, czyli w tym przypadku no, tak zwany pracodawca, osoba zatrudniająca, nie realizuje swoich obowiązków wynikających z tej umowy cywilnoprawnej, zostaje sąd. Sąd cywilny. Sąd cywilny. A nie sąd pracy. Nie sąd pracy, w związku z tym niestety tutaj musimy pamiętać, że nie działa ta zasada ochronna, czyli że jest u pracowników, którzy są zwolnieni z opłat sądowych do wysokości 50 tysięcy swojego roszczenia. Tutaj jeżeli na przykład
taki samozatrudniony, taka osoba zatrudniona będzie chciała wystąpić do sądu o zaległe na przykład 20 tysięcy złotych, to musi uiścić opłatę od pozwu, to jest 5% wartości swojego roszczenia. Może oczywiście wnosić o zwolnienie jej z kosztów, natomiast to jest decyzja sądu. No jasne, to jest jedna sytuacja, ale druga też jest taka, jeśli chodzi o czas, tak? Bo też pewnie będzie to dłuższy czas jednak niż w sądzie pracy, tak w praktyce. Z tym bywa różnie. Nie ma zasady, że postępowania pracownicze są dłuższe bądź krótsze. A w sytuacji, gdy pracownik nie porozumie się z pracodawcą, no nie zostanie mu wtedy nic innego jak sąd pracy, to w jakiej formie, powiedzmy to jasno, powinien to zrobić, bo że nie poniesie kosztu, to już wiemy. To jest częsta obawa pracownikowi. W jakiej formie? To znaczy, czy może sam na przykład napisać taki wniosek do sądu pracy, czy potrzebuje prawnika? No na ile jest to sformalizowane? Postępowanie przed sądem pracy jest postępowaniem bardzo sformalizowanym. Sąd zdaje sobie sprawę, że jest to pracownik, a więc słabsza strona w stosunku pracy. I on też tak przymyka trochę oko na tej jego ułomności wynikające z nieznajomości przepisów. Także nie ma absolutnie żadnych przeszkód, żeby pracownik sam napisał taki pozew, zaadresował go do właściwego sądu. To jest sąd miejsca, gdzie wykonuje pracę. Sąd najczęściej rejonowy, czasami okręgowy, jeżeli to domaga się dużej kwoty i po prostu pisze, że ma wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości takiej i takiej, od tego i tego dnia pracodawca zaprzestał mu wypłacać tego wynagrodzenia albo płaci je w mniejszej wysokości. W związku z tym prosi o to, żeby zasądzić od tego pracodawcy należne wynagrodzenie. Wiemy o tym, że bardzo często w sprawach na przykład o przywrócenie do pracy trwa to czasami, nawet się pojawiają takie informacje, że 2 czy 3 lata może to trwać, wtedy pracownik pozostaje na przykład bez wynagrodzenia, a jeżeli on właśnie domaga się tego zaległego wynagrodzenia. Czy też zdarza się w praktyce, że niestety trwa to tak długo, no i czy wtedy może domagać się odsetek? Powiem tak, jeżeli chodzi o sprawy związane tylko i wyłącznie z wypłatą zaległego wynagrodzenia, sprawa jest szalenie prosta i przez to krótka, bo tutaj nie wykazujemy żadnych, nie ma co wykazywać, po prostu jest pracodawca, pracownik stwierdza, nie dostałem wynagrodzenia, pracodawca nie ma innego wyjścia, jak potwierdzić ten fakt, bo przecież nie sfabrykuje paska wynagrodzeń. W związku z tym tutaj to postępowanie dowodowe, czyli jakieś, nie wiem, zeznania świadków, jest bardzo ograniczone. To jest tylko udowodnienie faktu. Nie dostałem wynagrodzenia. I sąd właściwie w takich sytuacjach, nawet na pierwszej rozprawie, może ją zamknąć i wydać wyrok. Ale z odsetkami dostaje to wynagrodzenie. Z odsetkami, ale tylko pod warunkiem, że tak poprosi w pozwie. Jeżeli nie zażąda odsetek, musi zadeklarować, że nie zrobi tego, to odsetek nie. No dobrze, ale może być też tak, że pracownik na przykład wskutek nieterminowej zapłaty nie zrealizował pewnych swoich zobowiązań i z tego tytułu poniósł dodatkowe straty. Mam na myśli dosyć prostą sytuację. Na przykład nie spłacił kredytu w banku. No i teraz te odsetki będą wyższe. Ja już nie mówię, że może w ogóle popadł w kłopot. Co wtedy? Czy wtedy może żądać od tego swojego pracodawcy odszkodowania? No nie chcę powiedzieć, żeby nie za niego zapłacić odsetki lub negocjować z bankiem, ale... Jeżeli, że tak, zacznijmy od tego, że brak wypłaty wynagrodzenia jest działaniem bezprawnym. Na dzień dobry, pracownik nie musi tego wykazywać jakoś szczególnie, po prostu to wynika z przepisów. Nie wypłacasz wynagrodzenia, działasz bezprawnie. I odpowiadając na pani pytanie, tak. Jeżeli na skutek takiego bezprawnego działania pracodawcy pracownik poniósł szkodę, ma prawo domagać się jej zasądzenia przez sąd, przy czym tutaj niestety on musi wykazać, na czym ta szkoda polega i związek taki przyczynowy pomiędzy tym, że nie dostał wynagrodzenia na czas, a powstałą szkodą. W przypadku tego kredytu to jest bardzo, wydaje się oczywiste, proste. Ale a na przykład gdyby była taka sytuacja, że mógł coś kupić taniej, powiedzmy samochód, ale nie dostał wynagrodzenia i zabrakło mu pieniędzy, nie kupił taniej tego samochodu i teraz już musi kupić drożej. Wykazałaby tutaj pani to związek są tak zwane utracone korzyści. No utracone korzyści też są szkodą. Kodeks cywilny mówi, że to też jest szkoda. No tutaj trzeba byłoby się bardziej nastarać, żeby przekonać sąd, że jest ten bezpośredni związek przyczynowy. Wydawać by się mogło, że na przykład z tym samochodem może być zbyt daleko idący. No więc właśnie. Natomiast kredyt jak najbardziej. A taka sytuacja na przykład, gdyby ktoś nie mógł zapłacić za leczenie. Czy wówczas można by było uznać, że należy jej się odszkodowanie? Tak.
bezpośrednio byłaby w stanie wykazać pani taki związek przyczynowo-skutkowy. No to jeszcze jedna sytuacja. Pracownik przychodzi do pracy i tam otrzymuje na dzień dobry taki, no nie wiem jak to powiedzieć, aneks, czy po prostu zapis w umowie, że za ewentualne szkody będzie zwracał pracownikowi. Mam na myśli, nie wiem, pobije butelki w sklepie na przykład i one tam spadną na ziemię i za to ma zapłacić, albo że on pobije, to jeszcze jest jasne, ale na przykład pobije klient i też on ma za to odpowiadać. No jak pobije klient, to absolutnie takie tak nie będzie zapisane, ale będzie zapisane. Ale nawet jakby tak było zapisane, to taki zapis jest nieważny w świetle prawa. On nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność pracownika, to ją reguluje kodeks pracy w bardzo określonych granicach. To znaczy, jeżeli pracownik swoim zachowaniem wyrządzi pracodawcy szkodę, on odpowiada nie na podstawie przepisów umowy o pracę, jakichś zapisów indywidualnych, tylko odpowiada na podstawie kodeksu pracy. Czyli do wysokości 3, jeżeli działa nieumyślnie, do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia za pracę. I to pracodawca musi udowodnić i szkodę, i to, że tą szkodę spowodował pracownik, i ta szkoda została spowodowana na skutek jego nieprawidłowego działania. A gdyby to było samozatrudnienie albo zlecenie? W samozatrudnieniu mamy zasadę swobodę umów i tutaj taki zapis mógłby przejść. W tej chwili oprócz jedynego ograniczenia w postaci stawki minimalnej, strony samozatrudnienia mogą sobie ten stosunek pracy ustalać, jak chcą, nie działają tutaj przepisy ochronne. No i oczywiście wysokość też nie do 3 pensji, tylko nieograniczona odpowiedzialność. Mniej korzystne zdecydowanie. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była mecenas Izabela Zawadzka z Kancelarii Wojewódzka i Wspólnicy. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się 4. Najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rządowy projekt ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych skierowany do drugiego czytania w Sejmie. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej. Głosowały za nim kluby PiS i Kukiz15. Projekt zakłada pozbawienie stopni wojskowych m.in. członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i osób, które w latach 1943-1990 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu. W tym gronie są na przykład generałowie Jaruzelski i Kiszczak. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz wyjaśnia, jak będzie wyglądać procedura degradacyjna. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało w formie postanowienia ministra obrony narodowej. Natomiast w odniesieniu do stopnia wojskowego marszałka Polski, generałów i admirałów, pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciw był klub PO, m.in. ze względu na procedurę degradacyjną, tłumaczy poseł tej partii Czesław Mroczek. Minister będzie miał prawo degradowania żołnierzy. Do tej pory tylko sąd mógł to robić. Degradacja była środkiem karnym przy okazji stwierdzenia przestępstwa, a teraz wyposaża się polityka w takie uprawnienie. My mamy złe doświadczenia wynikające z ostatnich 2 lat z takiego uprawnienia, bo w służbie kontrwywiadu wojskowego szef tej służby może właśnie degradować. Przepisy projektu precyzują, że osobie, w stosunku do której wszczęto postępowanie o degradacji lub jej rodzinie, będzie przysługiwało prawo do przedstawienia dowodów, a po wydaniu postanowienia o pozbawieniu stopnia skarga do sądu administracyjnego. Przewidziano także możliwość wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania na korzyść zdegradowanego żołnierza, jeśli na przykład pojawią się nowe dowody lub okoliczności. Były premier Włoch Matteo Renzi, przewodniczący Partii Demokratycznej, po dotkliwej porażce swojego ugrupowania w wyborach parlamentarnych, złożył rezygnację ze stanowiska. Jego następcy wyłonią wybory, w których udział wezmą członkowie i sympatycy partii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Matteo Renzi jeszcze kilka dni przed wyborami zapewniał, że bez względu na wynik będzie nadal stał na czele partii. Jednak Partia Demokratyczna, reprezentująca niemal całą włoską lewicę, poniosła druzgocącą klęskę. Zdobyła zaledwie 19% głosów. 4 lata temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na tę partię głosowało 40% wyborców. Renzi na konferencji prasowej oświadczył: È ovvio di conseguenza che io lasci. To oczywiste, że po tej porażce muszę opuścić stanowisko przewodniczącego. Będę zajmował się pracą, która mnie fascynuje. Będę zwykłym senatorem. Farò il senatore semplice.
Renzi był uważany za jednego z najzdolniejszych włoskich polityków. Nazywano go włoskim Tonym Blairem. Był najmłodszym premierem w historii Włoch. Objął to stanowisko w 2014 roku w wieku 39 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosja wybuduje przed piłkarskim mundialem 6-metrowe płoty wokół niektórych boisk treningowych. Z wnioskiem o odgrodzenie zawodników od kibiców i dziennikarzy wystąpiły reprezentacje kilku krajów, które wezmą udział w Mistrzostwach Świata. Maciej Jastrzębski. Reprezentacje Anglii, Korei Południowej i Kostaryki przesłały do Moskwy wnioski o wybudowanie wokół ich baz treningowych 6-metrowego ogrodzenia. Te trzy drużyny będą stacjonowały w okolicach Sankt Petersburga. Z kolei reprezentacja Polski na czas mundialu zamieszka w Soczi. Polacy nie mają wymagań, które wykraczałyby poza regulamin FIFA, powiedział Polskiemu Radiu zastępca dyrektora tamtejszego kompleksu sportowego Sputnik Sport Władimir Gyczew. Zborna Polski. Reprezentacja Polski to jedna z topowych drużyn, ponieważ grają w niej gwiazdy światowego formatu. Wszyscy ich znamy, jesteśmy im radzi i czekamy. Nietypową prośbę skierowali do organizatorów mundialu Brazylijczycy. Południowoamerykańscy piłkarze chcą, aby im przywieziono 600 kg lodu, który wykorzystać zamierzają do regeneracji po wyczerpujących treningach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Krypta i sarkofag marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną poddane renowacji. Prace w wawelskich kryptach rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, mówi ksiądz prałaty Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Został program opracowany dla wszystkich elementów metalowych, dekoracyjnych tej krypty, także drzwi, krat i dekoracji wynikających z różnych dat historycznych związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Konserwacji zostanie również poddany sam sarkofag. Na czas prac sarkofag z ciałem marszałka zostanie przeniesiony do pomieszczenia, w którym znajduje się grobowiec Lecha i Marii Kaczyńskich. I na koniec czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, wzrastające do całkowitego. W ciągu dnia występować będą przemieszczające się z południa na północ opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu, przejściowo deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 5 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po czwartej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry naszym gościom. Jerzy Kozłowski, Kukiz 15, Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. To zacznijmy od razu od informacji niemal, że z ostatniej chwili Wolni i Solidarni na wspólnych listach do sejmików wojewódzkich razem z Prawem i Sprawiedliwością. Zaskoczenie czy nie? No chyba dość naturalne. Naturalna decyzja, naturalne uzgodnienie. Oczywiste było, że zawsze Wolni i Solidarni nas wspierali. Może nie zawsze, ale najczęściej nas wspierali. To jest naturalny krok. Pewnie sprawa rozejdzie się o szczegóły, czyli o to, kto, gdzie, na którym miejscu, ale my jesteśmy bardzo otwarci. Chcielibyśmy mieć bardzo silne, szerokie listy, więc ten fakt uzgodnienia w kierownictwach tych struktur Prawa i Sprawiedliwości i WiS-u tego rodzaju porozumienie cieszy nas i mamy nadzieję, że to będzie duża wartość dodana dla naszych list w najbliższych wyborach samorządowych. A co zrobi Kukiz 15? Kukiz 15 do wyborów samorządowych idzie jako Kukiz 15. Nie wyobrażamy sobie tworzenia sztucznych koalicji, tym bardziej z ugrupowaniem panów Morawieckich. O 25% zmniejszy się zatrudnienie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeśli chodzi o podsekretarzy stanów. No, jest takie oczekiwanie i przebija się taka informacja, że tych sekretarzy i podsekretarzy stanu jest za dużo. No i to prawda. Jest ich najwięcej. Znaczy, rzeczywiście jest więcej niż było w poprzedniej kadencji, ale pytanie jest takie, czy 100 wiceministrów, ale ciężko pracujących, czy też 70, ale strasznie się niewidzących jak w poprzedniej kadencji, to pytanie jest, które rozwiązanie jest lepsze. Ja nie byłbym tak kategoryczny w ograniczaniu. Oczywiście jakieś korekty są potrzebne, bo mieliśmy do czynienia ze zmianą też struktury rządu w postaci ministerstw i pewnie to wymaga również dostosowania. Natomiast tak radykalny w tych jakbym nie był, wiem, że wiceministrowie bardzo ciężko pracują i mam nadzieję, że są przydatni dla wprowadzania tych wszystkich reform,
centrum, których dzieje się bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę, ile mamy projektów ustaw, ile projektów ustaw wychodzi z rządu. To jest skok ilościowy, jakościowy o dwa pułapy w stosunku do tego, co było do 2015 roku, więc jest czym się zajmować. Ale oczywiście każda restrukturyzacja i szukanie oszczędności, żeby państwo było tanie, żeby państwo było sprawne, żeby państwo było nieschermetyzowane, tylko łatwe w zarządzaniu, takie działania są potrzebne, ale zawsze po rozsądnym namyśle i myślę, że te kilka miesięcy, które premier Morawiecki już kieruje rządem, to jest ten moment, w którym rzeczywiście jakby jest przegląd dość dobry. Minister zmieni się rzeczywiście takie odważne, ale powiedzmy sobie przemyślane decyzje można podejmować. 30 kilku ministrów pożegna się z resortami, a właściwie z takami. Ja zakładam, że oni będą przydatni, oni będą wykorzystani, być może na niższym szczeblu, być może to będą dyrektorzy, ale nie wydaje mi się, żebyśmy nie chcieli z nich skorzystać, bo do tej pory, no, jak nie słyszeliśmy większych uwag co do tych wiceministrów, o których się mówi, zatem uważam, że oni będą nadal pracowali na rzecz dobrej zmiany. Czy ilość tworzonego prawa nie świadczy o jakości prawa, to tak bym się odniósł do tej pierwszej części. Jakości i ilości. Ale jeśli chodzi teraz o kwestię redukcji w rządzie, no ja bym zaczął od tego, żeby się przyjrzeć sensowności istnienia niektórych ministerstw. Od początku bym zaczął tą reformę, bo są ministerstwa, na którym się trzeba zastanowić, czy jest ich sens w ogóle na przykład bytu. Można tu się odnieść chociażby do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pytanie, czy na przykład kompetencje niektórych tutaj zagadnień tego ministerstwa nie powinna przejąć inna, na przykład Ministerstwo, nie wiem, spraw wewnętrznych. W kraju takim jak Niemcy nie ma takiego ministerstwa. Oczywiście można tutaj polemizować, ale teraz odnieść się do kwestii przeurzędniczenia. No jest to fakt. Państwo myślę, dużo kosztuje. Za wokół niejednym się zakręciła. A... Na przykład były prezydent Aleksander Kwaśniewski siedzi w tej chwili i oczy przeciera. Ale dlaczego chce mu pan jego resort? Ale teraz... On był wtedy chyba jeszcze bogatszym nazewnictwo, z tego co pamiętam. Nie to, że Bóg chce. Na młodzieży, sportu i turystyki. Tak, ale ja daję przykład, bo ja myślę, że też nie tylko tkwi cały problem w ministerstwach, ale w instytucjach koło tych ministerstw krążących. Chociażby wymieniłem wcześniej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jako ministerstwo, widzimy, ma tylko właściwie jednego wiceministra i tak dalej, ale wokół tego ministerstwa jest taki twór jak Polska Organizacja Turystyczna, którą akurat bardzo dobrze znam, jeśli chodzi o strukturę i organizację. Tak, ona ma piękny budżet, prawie 50 milionów rocznie. Płace w tej organizacji są wyższe niż w ministerstwie. Na 3 pracowników jest 1 dyrektor i jej zadaniem jest promocja Polski poprzez targi i tak dalej. I teraz no, byli nasi przedstawiciele na targach w Londynie, wrócili po prostu totalnie zniesmaczeni. Ja pojutrze lecę do Berlina, żeby zobaczyć, jak się Polska Organizacja Turystyczna wystawia w Berlinie. Będę miał swoje wnioski, ale analizując dokładnie ten twór, to wiem, że tam się pieniądze przemielają na rzeczy, które są zupełnie bezsensowne, dlatego tutaj nie chodzi tylko o sam rząd, ale również instytucje wokół rządu. Różne agencje, czy w tym przypadku POT, czyli Polska Organizacja Turystyczna. Pan poseł Buda. Nie, no ja się nie zgodzę z tym, żeby likwidować Ministerstwo Sportu. A w zamian co by pan zlikwidował? To jest degradacja. No, ja przypomnę chociażby o Ministerstwie Cyfryzacji. Dzisiaj jest zawieszenie. Czy to ministerstwo pozostanie, czy też będzie rozdzielone między inne ministerstwa. Zawsze wydzielenie konkretnego segmentu działalności rządu powoduje jego wzmocnienie. Jeżeli stawiamy na pewne priorytety, cyfryzacja takim priorytetem jest, to może ocenie funkcjonowanie ministerstwa równie zasadne. Jeżeli mówimy o sporcie i wzmacnianie sportu, to też musi być ministerstwo, które się tym to będzie miało jako dedykowane. Jeżeli nie ma ministerstwa sportu, jest ministerstwo kultury fizycznej. Nie ma takiego ministerstwa w Niemczech, tylko tam troszkę sytuacja inna. Trochę inna specyfika. Ponieważ tam są bardziej transparentne i mocniejsze pozytywnie związki sportowe. Dlatego ja mam tutaj, powiedzmy, jeden przykład. Które jak są finansowane? Skąd, z czego? No przede wszystkim są finansowane też z różnych dotacji i są różne sposoby finansowania związków w Niemczech, ale też weźmy pod uwagę ostatni wyjazd chociażby na olimpiadę w Korei. Jakbyśmy zobaczyli, bo są różne oskarżenia. Panowie, szczęśliwie ze mną o sporcie można rozmawiać i może pan nawijać dosłownie prawie, że makaron na uszy, ale wiem tylko jedno, że ostatnio nie było olimpiady. Jak już to było igrzysko olimpijskie? No dobrze, okej, użyłem skrótu myślowego, niech tak będzie, ale... Bo zarzuca się ministerstwu, że tam dużo pojechało pracowników ministerstwa. Właśnie nie, pojechało dużo działaczy z tych związków, które no niekoniecznie działają w sposób idealny, a daleko
daleko od idealizmu. Także no, każdy chciałby się do Korei przelecieć, dlaczego by nie? W Polsce mamy problem ze związkami sportowymi, dlatego też mamy tutaj dystans do tego, co wcześniej stwierdziłem, jeśli chodzi o przykładową likwidację czapy ministerialnej, bo uważam tutaj mam taką swoją opinię, że minister Bańka jest dobrym ministrem, jeśli chodzi o strony nadzoru nad tymi związkami. Przykład afery w Związku Kolarskim jest najbardziej tutaj wymierny, bo on zareagował. I dochodzimy do takiej oto sytuacji. Sam pan mówi, że minister Bańka jest dobrym ministrem, żeby nie powiedzieć bardzo dobrym. No to dlatego w czapę czy w czambu ministerstwo... Nie, to chodzi o sam system, dlatego tutaj nie, jeśli będziemy opierać się na tym, że ten minister jest dobry, a ten jest zły i będziemy od tego warunkować istnienie ministerstwa, to jest bez sensu, bo możemy z przeszłości wskazywać ministrów tego resortu, którzy może do historii jako najlepsi nie przejdą. Nie chcę już wymieniać nazwisk, ale po prostu chodzi o przeniesienie kompetencji do silniejszego ministerstwa, jakim jest chociażby MSW. Ja mówię przykładowo, bo to jest kwestia analizy, ale też muszą mieć urzędnicy kompetencje, bo dla mnie rolą takiego ministerstwa jest przede wszystkim to, żeby mogli nadzorować pieniądze, które trafiają do polskiego sportu. Muszą mieć takie instrumenty. A jeśli nie ma tych instrumentów, to niestety wszyscy, kto tam dokładnie wie o tym, że te pieniądze są często, jak to się mówi, powszechnie przytulane, niekoniecznie w celach sportowych. No dlatego każdemu się marzy nie kariera sportowa, ale kariera działacza. No, ja do tego też zmierzam, że musi być silny instrument nadzoru.